Cześć, siemaneczko. W dzisiejszym odcinku nagramy kilka rzeczy, które mogą Cię po prostu denerwować w Afryce, mogą Cię denerwować tutaj na Zanzibarze, mogą Cię denerwować tutaj w Dżambiani, ponieważ wybierasz się rano na przykład po chleb i tego chleba nie ma, albo wybierasz się po jakieś inne rzeczy rano i tych rzeczy takich podstawowych nie ma. Także trzeba się do takich rzeczy przyzwyczaić, że ich nie ma. A druga kolejna sprawa to jest taka, że musisz się przyzwyczaić do tego, że co rano jak jedziesz do sklepu, to możesz zapłacić za tą daną rzecz inną cenę. Bo zależy jakie jest widzimisię sprzedającego. Jak chcę dzisiaj więcej zarobić, to po prostu sprzedać tą daną rzecz, czy na przykład chleb, drożej. Jeśli wczoraj zarobił więcej, dzisiaj może zarobić trochę mniej, to dzisiaj ma może lepszy humor, sprzeda ci taniej. Także na takie rzeczy na pewno trzeba się przygotować. To, co na pewno jest fajne, to to, że możesz zatrzymać się na środku drogi, włączyć kamerę i po prostu zacząć nagrywać film. Także dużo wolności tutaj jest na pewno na plus, ale to, że często czegoś nie ma, to jest zdecydowanie na minus, a tych rzeczy, których często nie ma, jest naprawdę dużo i właśnie o nich będzie w tym filmie. Kolejną śmieszną sprawą jest to, że ten gość jedzie prawą stroną, ja też jadę prawą stroną, a ruch jest lewostronny. No tak to tutaj wygląda, po prostu każdy jedzie tak, żeby pomijać dziury, a zachowanie zasad bezpieczeństwa czy coś to już jest tak drugorzędna sprawa. Kolejna rzecz, która może Cię zaskoczyć na porannym wyjściu do sklepu, to to, że wczoraj kupowałeś na przykład chleb taki, a dzisiaj już takiego chleba nie ma, jest inny chleb. Ale tamten bardziej Ci smakował, no niestety, trudno, dzisiaj musisz zjeść ten. Pojutrze przychodzisz, myślisz, kupię sobie znowu ten pierwszy chleb, ale jest znowu jeszcze inny, nawet może jeszcze lepszy niż ten pierwszy. Okej, to super, to teraz będą te chleby. Nie, przyjdziesz następny dzień, chleb może się okazać jeszcze inny. Także jak to powiedzieć? No nie przyzwyczajaj się do rzeczy, które tutaj są, bo jutro mogą być już inne. Skutera nigdy nie zostawiaj w słońcu, jak parkujesz nawet na 5 sekund, bo już po 5 sekundach po powrocie możesz sobie poparzyć tyłek albo nogi. Naprawdę, słońce jest bardzo gorące i skuter musi być w cieniu. Dzisiaj na szczęście jest trochę chmurek na niebie, więc mogę zaparkować gdzie chcę, ale z doświadczenia już wiem, że zaparkowanie skutera nawet na 5-10 sekund na słońcu potrafi tak nagrzać siedzenie, że naprawdę można się poparzyć. Na pewno ogromnym minusem jest wszechobecny plastik. Cholera, ale muszę właśnie w tym momencie zjechać z drogi. Pełno plastiku na drodze. O, słyszycie jak strzelają butelki? Pełno plastiku i jest go wszędzie. Na plaży, gdzieś na takich lekko opuszczonych plażach, gdzie nie ma turystów z Europy, to jak są jakieś miejsca takie luźne, to jest bardzo dużo takich właśnie różnych śmieci, które no trzeba by było posprzątać. Kolejna jeszcze ciekawa sprawa to taka, że możesz na przykład sobie jechać drogą i spotkać Polaka. Możesz sobie pogadać, to może jest na plus. To może jest na plus, że możesz spotkać kogoś znajomego, na przykład w Dżambiani. Jest tutaj bardzo dużo Polaków, także o tym też myślę, że warto powiedzieć. To, co jest jeszcze zdecydowanym minusem, to to, że jesteś tutaj jako biały na pewno egzotycznym człowiekiem, tak? Egzotyczną postacią, egzotycznym produktem i tak jak na przykład tutaj idą takie dwie kobietki białe, szły przed chwilą drogą i na przykład szła grupka małych dziewczynek takich do szkoły, ze szkoły, nie wiem, no i na przykład ciągle szły koło nich, gdzieś tam coś zagadywały czy coś, to także musisz być też gotowy na to, że po prostu będziesz zaczepiany, bo po pierwsze biały też kojarzy się pewnie z pieniędzmi, a druga rzecz, no to jesteś tutaj na pewno egzotyczny, bo są tutaj głównie no, ciemnoskórzy ludzie, tak, nie wiem jak to ładnie tak powiedzieć, czarni, czarnoskórzy, ciemni, po prostu ludzie z Afryki lokalni tutaj i każdy taki, no też tak powiem właśnie biały z Europy jest tutaj na pewno taką osobą, która lubi być zaczepiona, która lubi, ci tutejsi lubią za tobą iść, lubią ci coś sprzedać, są tak troszeczkę tacy, jak to powiedzieć, no tacy, że właśnie lubią zaczepiać, no są tacy, co lubią zaczepiać, pomału muszę zjechać. A więc musisz się przygotować na to, że ktoś będzie chciał z tobą zagadać do ciebie, będzie chciał z tobą porozmawiać, coś będzie chciał ci sprzedać, więc na takie rzeczy też musisz być przygotowany. Jeszcze teraz kolejna rzecz, która mi się przypomniała, musiałem sobie stanąć do cienia, bo już jest naprawdę bardzo gorąco, to taka, że właśnie widziałem teraz auto i mi się przypomniało, że lokalni kierowcy
nawet po zmroku lubią jeździć bez świateł. To znaczy nie wtedy, kiedy jest już tak totalnie ciemno, że, totalnie już nic nie widać, ale kiedy jest taki naprawdę już półmrok, kiedy już słońce zaszło, można powiedzieć, i już jest taka końcóweczka dnia i już jest naprawdę dosyć ciemno, to po prostu jeżdżą jeszcze bez świateł. Także trzeba uważać, naprawdę trzeba uważać, bo można na kogoś wjechać. Jeszcze jedna taka dość ważna rada, żeby kupować w sklepach na kilogramy, na pół kilograma, bo wtedy mamy zazwyczaj taniej, bo jeśli kupujemy na sztuki, na przykład jednego ogórka, dwa pomidorki czy coś, to on wtedy nie wie, znaczy nie on, tylko na przykład lokalny może tutaj mieszkaniec nie wiedzieć za bardzo, ile ci za to policzyć i tak dalej. Jak zapytasz za kilo, to przynajmniej powie ci taką dość dobrą cenę. I wtedy na przykład mówisz, że chcesz pół kilo, to wtedy ci tą cenę oczywiście dzieli na pół i jest po sprawie. Czyli najlepiej tak kilo, pół kilo, dwa kilo kupować. Wtedy możesz liczyć naprawdę na niższą cenę, niż gdybyś sobie kupił dwa pomidorki, bo wtedy za dwa pomidorki możesz zapłacić tyle, co za pół kilo na przykład. Także pamiętajcie o tym. A i nawet wtedy, kiedy kupujesz na kilogramy, to i tak zawsze zapytaj o cenę. Palenie śmieci to norma. Po prostu coś da się spalić, na pewno zostanie spalone. Kolejną ważną rzeczą, o której trzeba pamiętać, jest to, że gdy zostawisz chleb na wierzchu, na półce w kuchni, to możesz być pewny, że mrówki zjedzą twój chleb. Takie produkty właśnie jak jakieś pączki, jakiś chleb, takie warzyw mrówki się nie tykają. Nawet do cukru nam nie weszły, co było bardzo dziwne. Był co prawda zamknięty, tak lekko zawinięty i nie było tam mrówek, ale chleb masz gwarantowane, że jeśli nie zamkniesz w plastikowym pojemniku i najlepiej jakieś wszystkie takie ciastka, jakieś nieciastka, musisz zamykać w jakichś pojemnikach. To jest bardzo ważne, żeby mieć na wszystko pojemniki. Na cukier teraz, czy to cukier teraz trzymamy w słoiku, zakręcony, tak? Także jesteśmy w miarę bezpieczni. Musisz pamiętać o tym, że jest tutaj ogromna wilgoć i jeśli zostawisz chleb na wierzchu i jeśli ci nie zjedzą mrówki, co jest raczej niemożliwe, to ten chleb bardzo nawilgotnieje. Nawet kiedy schowasz ten chleb do plastikowego pudełka, to i tak nasiąknie. Ciastka, jakieś różne ciastka, jak kupujemy, czy właśnie czy chleb, czy cokolwiek, nawet jak chowamy do plastikowego pojemnika, to po kilku godzinach, a już na drugi dzień na 100% jest miękki. Jest po prostu miękkie to wszystko i nasiąknięte no, wodą chyba, wilgocią po prostu z powietrza. Wszystko mięknie. A jeszcze jak jestem przy jedzeniu, to musisz pamiętać o tym, że może być to bardzo takie confuse dla ciebie, bo jeśli pójdziesz, najpierw spędzisz godzinę czasu na robieniu zakupów, później pół godziny na przyrządzaniu śniadania i kiedy wyniesiesz sobie to na taras, na piękny stół, na piękny taras, to śniadanie, ale stwierdzisz, że jeszcze wrócisz się do kuchni po herbatę na przykład, a chleb czy tam jakieś śniadanko, jakieś cokolwiek, frytki na obiad zostawisz sobie na stole, na tarasie, a pójdziesz po coś do kuchni, to możesz się zdziwić, jak przyjdziesz i nie będzie twojego śniadania lub obiadu, a przylecą wrony i ci go zjedzą. To jest naprawdę bardzo tutaj takie no nagminne łamanie prawa przez wrony. Nagminne łamanie prawa przez wrony i wchodzenie na twoją posesję i kradnięcie jedzenia. Naprawdę trzeba uważać. Jeśli masz tam coś do picia, to spoko, może leżeć na stole. Takie luźne, wrony ci nie wypiją, ale jeśli tylko cokolwiek do jedzenia zostawisz na stole i choćby na minutkę znikniesz do kuchni, bądź pewny, że połowy już nie będzie, jak wrócisz. Wrony są tutaj straszne.
Kolejnym ogromnym problemem, widzisz ten baniak, 2000 litrów. Ogromnym problemem na Zanzibarze jest woda. Woda taka do mycia, normalna woda, którą trzeba umyć siebie, a trzeba się tutaj myć co najmniej 3 razy dziennie. No ja tak się myję minimum 3 razy dziennie, czyli jak wstaję, muszę się umyć, bo jestem cały spocony i klejący po nocy. Idę później gdzieś na plażę, czy gdzieś tam wracam, trzeba się wykąpać. I później jak idziesz spać, trzeba znowu się wykąpać. Minimum 3 razy dziennie się tutaj wszyscy kąpią, a zazwyczaj jest to nawet 4 lub 5, w zależności od tego, jak wygląda twój dzień. A bardzo często tej wody brakuje. Jest to bardzo duży problem taki, że właśnie w tym momencie jest godzina 9, 10 rano, nie pamiętam, no około 10. No i właśnie na przykład nie ma wody. Nie wiem dlaczego nie ma wody. Albo trzeba tą wodę uzupełnić z dużego auta, które przyjeżdża i uzupełnia twój baniak, lub czasami ta woda, mam wrażenie, że jest jednak gdzieś podłączona pod sieć i uzupełniana. W tym momencie po prostu nie ma. Nie wiem, wczoraj był do pełna nalany ten baniak, więc powinna być jeszcze dzisiaj woda. Jeszcze chyba nie zużyliśmy całej. Pompa chodzi, prąd jest, woda nie leci. Nie wiem dlaczego. Wody po prostu nie ma. Znaczy często zdarza się, że tej wody nie ma i trzeba... Nigdy nie wolno zostawiać na później na przykład kąpania, mycia naczyń czy czegoś, co potrzebujesz z wody zrobić, a że zrobisz sobie to później. Nie, jak masz coś zrobić z wodą, to zrób to od razu, bo później tej wody po prostu może przez jakiś czas nie być. Także woda jest tutaj jednym z takich bardziej uciążliwych rzeczy, których brakuje, tak? Wody brakuje, więc jest to uciążliwa rzecz, naprawdę bardzo uciążliwa rzecz. Wodę do picia kupujemy w takich 20-litrowych baniakach, także... To raczej zazwyczaj zawsze mamy, czyli można zrobić sobie herbatę, można z tej wody się po prostu jej napić, więc pod tym względem jest okej. Ale do mycia już jest problem. Wyobraź sobie, że brakło nam już tak ze 2 albo 3 razy o godzinie 18-19 wody i dopiero woda była następnego dnia o na przykład 10-11, czyli nie ma jak spłukać w toalecie, nie ma to, nie ma tamto, nie ma nic, jest problem. W sumie jak jesteśmy już przy wodzie, to od razu możemy powiedzieć o prądzie, że średnio też raz dziennie na godzinkę nie ma prądu. Życie na Zanzibarze potrafi być uciążliwe. Życie na Zanzibarze dzisiaj jest mocno uciążliwe dla nas. Co nie MK? MK jest dla nas mocno uciążliwe. No. A powiedz czemu? Bo może na razie jest tak blisko, że nie idzie. Nie, to nie jest problem. Problemem jest to, że nie ma od wczoraj od 18 wody, prawda? Tak. Nie mam się czym umyć i nie można czymś kupić. Właśnie, nie mamy wody w kranie, nie mamy wody w ubikacji. W ogóle nie mamy wody. To jest wielki problem. Jest godzina 7 rano i idziemy umyć się do oceanu. Patrzcie na to. Ulala. No, ej, ale on jest na piasku normalnie, można nogą na niego stanąć. Zimno się robi. Ja też. Ej, Emma! Co? Nie, bo skacze. Nie róbcie tak, bo skacze. Skoczy na nas? Tak, skoczy na was. Jeśli jeszcze boisz się pająków wielkości dłoni, no to musisz naprawdę na Zanzibarze uważać, bo te są naprawdę... Mega osobniki, które tutaj właśnie widzisz. Mają pajęczyny po kilka metrów. No i są tu oczywiście jakieś małpy, są jakieś jeszcze inne robaki i jakieś... Wow, ile tu też ich siedzi. Wow. No widzisz? Także, o, tu sobie coś lata. Jakaś ważka, czy jakieś coś ważkopodobne. No więc, no na pewno jest tutaj dużo więcej takich rzeczy niż w Polsce. Jezu, ile to jest pajęczyna normalnie. Metry kwadratowe pajęczyny, które są tutaj. Nawet pajęczyna jest, widzisz, pociągnięta tutaj do linii, nie wiem po co. Nie wiem, czy będą sobie jeszcze większą tą pajęczynę robić, czy o co chodzi. Ale no, jest tutaj
No dużo więcej takich zwierzątek robaków niż w Europie. Tam u góry jeszcze siedzą. Wow. No także no dla mnie to jest zdecydowanie na minus. No ktoś może się cieszyć, ale dla mnie jest to zdecydowanie duży minus, bo nienawidzę pająków. Ale jak lubisz palmy, piękny ocean, choć tutaj jeszcze zdarzają się takie troszeczkę plaże, gdzie są takie place, jakby to powiedzieć, takich alg czy czegoś, takie ciemne, ale są też plaże bez tych takich ciemnych plam i są przepiękne, przepiękne, czyściutkie plaże, przepiękny ocean, no to wtedy jest cudownie. Wtedy jest cudownie. W zeszłym roku, jak byliśmy na Zanzibarze, troszeczkę wyżej na wyspie, to mieliśmy pokój jakby tak na równi z ziemią, prawda? Tak na parterze. No to zdarzało się, że jakaś gąsienica nam chodziła po pokoju, jakieś inne tam robaczki, czy w dzień, czy w nocy. Więc takie różne rzeczy mogą cię tutaj spotkać. Jeszcze jedną rzeczą, o której chciałem powiedzieć, akurat tutaj na bardziej południu wyspy, to, że właśnie odnośnie tych odpływów, że potrafią być duże. Nie wiem, czy to plus, czy to minus, ale tutaj naprawdę potrafią być takie kilkuset metrowe odpływy, na przykład na 3-4 godziny i później woda oczywiście wraca. Także to jest zdecydowanie... Warto o tym powiedzieć, tak? Że tutaj na południu wyspy takie rzeczy są. Tym razem, jeśli chodzi o odpływy, troszeczkę mieszam tematy, a tym razem jesteśmy na pierwszym piętrze. Tym razem jesteśmy na pierwszym piętrze, więc nic nam w sumie po pokoju nie chodzi. Żadne gąsienice, żadne robaki, nic nam po pokoju nie chodzi. No, ale zobaczcie na przykład, jak fajnie sobie rosną bananki. No, także bananki sobie rosną fajnie, jest dużo owoców, bardzo dobrych owoców, przepyszne ananasy, przepyszne kokosy, kokosów też tutaj jest bardzo dużo, są naprawdę bardzo dobre, smaczne, woda jest też bardzo dobra z nich. Mango, nie mango, jeśli chodzi o owoce, są naprawdę pyszne. I ostatnią rzeczą, o której chciałbym jeszcze powiedzieć na tym filmie, to jest, która jest problemem, to jest to, że policja lubi dać, nie... Nie wiem, czy mogę mówić. Dobra, lubi dać ci mandacik, może tak powiem. Lubi dać ci taki mandacik za nic na przykład. Taki mały mandacik dać ci za nic, trochę cię nastraszyć, żebyś zapłacił ten mandacik od razu tutaj pieniędzmi. Także nie chcę mówić tak wprost, jak to wszystko wygląda. Ale poruszanie się może być takie delikatnie problematyczne. I warto mieć zawsze jakieś 5, 10, 15 zł przy sobie. Nie wiem jeszcze, jak to będzie teraz wyglądać, kiedy już będziemy mieć tutaj takie prawo jazdy typowo na motor zrobione, bo już takie sobie wyrobiliśmy, bo mamy skuter 125 pojemność i na to jest już potrzebne prawo jazdy, które sobie właśnie wyrabiamy. I zobaczymy, jak to będzie poruszanie się wtedy przy policji, przy posterunkach policji, przy miejscach, gdzie stoi policja i sprawdza dokumenty, gdzie sprawdza prawo jazdy właśnie i takie rzeczy. Jak będziemy mieć naprawdę wszystko w 100% legal, to zobaczymy, jak wtedy będzie wyglądała to tutaj przemieszczanie się. Jeśli dalej będziemy potrzebowali mieć 5, 10, 15 zł na mandat, no to będzie to trochę takie problematyczne. Trochę będzie to problematyczne, ale spokojnie. Nie trzeba się tym przejmować, tylko ewentualnie mieć 10 zł na podróż więcej niż potrzebujesz, tak? No, także jeśli jesteś w stanie zaakceptować, te wszystkie problemy, że tak powiem, które tutaj są, wszystkie te rzeczy, o których ja tutaj wspominałem, pewnie są jeszcze inne rzeczy, o których nie powiedziałem, które normalnie występują, tylko nawet już na nie nie zwracam uwagi, albo się już właśnie przyzwyczaiłem do nich, albo coś, więc jeśli jesteś w stanie to zaakceptować, o czym mówiłem, chociaż to, o czym mówiłem na tym filmie, to zapraszamy na Zanzibar, bo jest tutaj w sumie fajna rajska wyspa, naprawdę, z przepięknym indyjskim oceanem, ciągle gorącym, mnóstwo słońca. Jest po prostu fajnie, jest naprawdę fajnie. O, jeszcze może warto wspomnieć, że nie ma tutaj policji takiej typu, że jeśli potrzebujesz policjanta, bo nie wiem co, okradziono cię na przykład, chociaż na razie się to jeszcze nie zdarzyło, choć słyszałem od różnych osób, że na Zanzibarze mogą się zdarzyć jakieś takie małe kradzieże, no ale gdzie się nie zdarzają, no na całym świecie się zdarzają.
nie ma tutaj straży pożarnej, więc nie wiem, jeśli będzie ci się palił dom, to chyba trzeba biegać, to trzeba po prostu sobie liczyć na siebie i na sąsiadów. No nie ma tutaj takiej na pewno rozwiniętej medycyny, kurde, zawsze mi brakuje tego słowa, no nie medycyny, tylko no tylko po prostu ten szpital, lekarz i tak dalej, na pewno też jest tutaj na trochę niższym poziomie niż w Europie. No więc są tutaj, są jeszcze więcej pewnie takich różnych rzeczy, które są inne niż w Europie, ale tak poza tym to naprawdę warto tu przyjechać. Chciałem taki odcinek nagrać, żebyś nie przyjechał na Zanzibar i żebyś się nie zdziwił, że jest tutaj tylko, tak jak się pokazuje na zdjęciach, przepiękny ocean, przepiękne palmy i jest tutaj raj taki, że nic tutaj nie brakuje, a więc lepiej być świadomym tego, że są tutaj też minusy. No i tyle, ale tak poza tym to zapraszamy. Jest tutaj naprawdę cudownie. O, na przykład dla mnie jeszcze może i religia nie należy do najlepszych, która tutaj jest. Ale wszystko, do wszystkiego naprawdę da się przyzwyczaić, da się wszystko przezwyciężyć i wszystko zaakceptować i do wszystkiego się dostosować i jest naprawdę cudownie. Pozdrawiam Cię, zostaw łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybuj kanał, jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś i do zobaczenia w kolejnym filmie, cześć!